27 stycznia. Dwa zaniedbane przywileje. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Pierwszy rozdział, 21 wiersz. Wers ten mówi o pewnej tragedii. Chociaż każdy człowiek spotyka się z majestatem Bożego stworzenia i związanymi z tym działaniem, większość ludzi nie wielbi Boga, nie składa Mu dziękczynienia za wielkie błogosławieństwa. Jako skutek takiej postawy Paweł kreśli w dalszych wersetach tego rozdziału smutny obraz upadku człowieka w grzech, który jest jednocześnie konsekwencją otwartego buntu opisanego w Rzymian, pierwszy rozdział 19-20. Ale zacznijmy od kwestii pozytywnych. Po pierwsze, mamy przywilej oddawania chwały Bogu wszelkiemu stworzenia. Biblia często zwraca uwagę, aby wielbiąc Boga, wierzący psalmista nawołuje: oddajcie Panu chwałę i moc, oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Złóżcie Mu pokłon w świętej szacie. Paweł radzi w tym samym duchu. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Postawa uwielbienia lub oddawania chwały jest charakterystyczna również dla nieba. W Księdze Objawienia czytamy, że 24 starców upada przed Bogiem i wielbiąc Go mówi: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. W normalnym świecie oddawanie chwały Bogu w czasie nabożeństwa i w życiu codziennym powinno być naturalnym odruchem serca. Jednak kiedy weźmiemy pod uwagę argumentację Pawła w liście do Rzymian, pierwszy rozdział 18-32, musimy dojść do wniosku, że nie żyjemy w normalnym świecie. Od czasów Adama i Ewy ludzi bardziej interesuje wielbienie siebie niż Boga. Raczej posiadamy ducha Nebukadnezara, który głosił: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Księga Daniela 4:27. Po drugie, mamy przywilej dziękowania Bogu za obfitość Jego darów. Chociaż żyjemy w świecie grzechu, powinniśmy być wdzięczni Bogu za ciało, które na ogół działa dość dobrze, za cud trawienia, za miłość, jaką okazujemy naszym dzieciom, ale, jak wskazuje apostoł, człowiek zbyt często zapomina o dawcy dobra. Panie, pomóż nam.